Dzień dobry, Krzysztof Nitecki, firma Ingrado. Witam Państwa dzisiaj. Chciałem powiedzieć parę słów o takim może ważnym temacie dla wszystkich posiadaczy drzwi chłodniczych, bo w każdych drzwiach chłodniczych jest zamontowana uszczelka. Przynajmniej ja do tej pory jeszcze nie spotkałem takich drzwi, w których uszczelki by nie było. Pełni ona bardzo ważną rolę, tak? Bo bez uszczelki wiadomo, że różnymi otworami, szczelinami chłód by się wydostawał, ewentualnie ciepło by wlatywało nam do komory, co jest bardzo niepożądane. Druga rzecz ważna, jeżeli chodzi o uszczelki, to jest taka, że są one narażone na zużycie. Są właściwie elementem, który najczęściej się wymienia w takich drzwiach. Wiadomo, że setki razy, kiedy otwieracie drzwi chłodnicze, z czasem guma czy silikon, w zależności od tego, jaki materiał jest, z jakiego materiału jest wykonana uszczelka, wiadomo, że się zużywa. Czasami pęka, czasami zostaje gdzieś przecięty, uszkodzony. I zdarzało nam się wielokrotnie, że różni nasi klienci wysyłali nam zapytania o jakąś uszczelkę. No i teraz, no, z jakim problemem się stykamy? No, otóż tych uszczelek na rynku są setki czy tysiące, tak? Tutaj widzicie mniej więcej katalog różnych naszych, katalogi naszych dostawców różnych, którzy w swoich ofertach mają przeróżne rodzaje uszczelek. Tutaj na tym panelu mamy takie może kilkanaście typów najbardziej popularnych i w momencie, kiedy dostajemy takie zapytanie, no to musimy, czeka nas przeszukanie i znalezienie tej właściwej, tej, która będzie naszym klientom pasować. Dlatego chcieliśmy w tym filmiku poprosić wszystkich naszych klientów albo osoby, które stoją przed takim dylematem, że chcieliby wymienić uszczelkę, o to, żeby odpowiednio przygotowali zdjęcie i zrobili je tak, żeby można było łatwo zidentyfikować taką uszczelkę. Otóż jak widzicie, zrobienie zdjęcia od frontu uszczelki niewiele pomaga, ponieważ właściwie wszystkie uszczelki wyglądają bardzo podobnie, jeżeli się popatrzy na nich w momencie, kiedy są zamontowane na drzwiach. Różnica robi się w momencie, kiedy złapiemy przekrój tej uszczelki. Nie wiem, czy teraz widać. O, tutaj wtedy widać różne typy uszczelek, różnią się przekrojami, wymiarami. Dlatego dobrze przygotowane zdjęcie uszczelki to jest takie, kiedy udałoby Wam się dostać i pokazać nam na zdjęciu przekrój uszczelki i najlepiej obok prostą rzecz, położyć miarkę albo u dołu, albo od boku, co da nam takie mniej więcej pojęcie o tym, jakiej wielkości miała być uszczelka. Takie zdjęcie możecie wysłać do nas mailem, SMS-em. Na dole w komentarzach umieścimy, w jaki sposób to zdjęcie do nas przesłać, a my postaramy się jak najszybciej zidentyfikować tą uszczelkę, wycenić Wam ją, a jeżeli nie będziemy jej mieli w ofercie, to podpowiemy Wam, gdzie ją kupić. Pozdrawiam, Krzysztof Nitecki, firma Ingrado.